witajcie na kanale Skrapka. Dzisiaj film z jednej strony pokazowy, z drugiej myślę, że zacznę sobie robić już pracę. Być może pokażę Wam ją całą, a może zrobimy sobie część razem, zobaczymy. Chcę Wam pokazać nowe rzeczy na skrapowym rynku. W zasadzie jeszcze nie na rynku, ale już Daria się przymierza. To, co mam tutaj, dostałam od Darii Piwowar. Postanowiła zrobić rzeczy, których dzisiaj brakuje na rynku. I myślę, że fajnie trafiła. Zaraz Wam pokażę dokładnie, co tutaj mam. Do bazy dojdę za chwilę. Tutaj mam oczywiście trzy komplety w kolorach, jakby trzy te same komplety w trzech kolorach, więc ja tylko jakby zaprezentuję jeden. Odłożę sobie na razie biały i może ten, bo na czarnym chyba będzie najłatwiej wszystko pokazać. Ja generalnie tego już nie widziałam, teraz dopiero rozpakowałam, żeby nie świecić tak Wam foliami po oczach, ale mniej więcej wiem, co tutaj jest. Więc słuchajcie, tutaj mamy, tak, tu mamy maty. Maty są poziome, bo pionowe, bardzo ładnie, zobaczcie, wykończone tutaj takim ślicznym tabem. I do tego jeszcze będą dodatkowe taby, które zarabiaczkę Wam pokażę. Tutaj są, tak, tutaj też są te kształtne. I teraz tak, mamy maty, szerokość. To jest szerokość, to znaczy to jest wymiar z połowy 10x15, czyli 10x7,5. Tutaj podejrzewam, że jest to samo, tylko po prostu w pionie. Bardzo fajne. Natomiast tutaj mamy znane Wam już kiedyś ze skrapcesoriów ramki 10x15. To są te ramki. One są w poziomie i w pionie. Do tego oczywiście okienka. I oczywiście duże maty. Rewelacja, wszystko przygotowane, docięte, pięknie wykończone. Rewelacja. Pionowe i poziome. To jest komplet. Do tego jeszcze mamy, do tych oczywiście mamy też rameczki, tak? Czyli mamy też poziome i pionowe. Także to są wszystkie okienka. I żeby tego było mało, do tego mamy różne rodzaje tabów. I tu Wam pokażę akurat na przykładzie tego koloru kraftowego, bo tutaj, słuchajcie, można zamówić sobie wszystko, co pokazuję, wszystkie informacje pod spodem Wam wrzucę, do Darii kontakt i do Darii piszecie, bo to jeszcze nie jest na rynku w żadnym sklepie, ale Daria już tutaj chciała pokazać, co szykuje i zobaczyć, jakie są Wasze komentarze na ten temat, także bardzo proszę w komentarzu dajcie znać, czy te produkty Wam się podobają i jeśli tak, to wrzućcie lajka, bo na pewno Darii będzie miło widzieć Wasze lajki pod tym filmem. To też troszkę jej, że tak powiem, narysuje, jaka jest sytuacja, a mi pomoże w rozwoju kanału. Więc serdecznie zapraszam do subskrybowania i wciskania lajka. No i teraz tutaj mamy, zobaczcie, kocham, my, razem, rodzina. I jak to by się używało? Generalnie chodzi o to, że bierzemy sobie taką matę. Tutaj mamy takiego małego taba i możemy na tym tabie nam zamocować ten tab, który już jest z napisem. On jest dokładnie wymierzony tak samo. Może on być tak wpuszczony, a może być wklejony tutaj wyżej. Tak, żeby sobie nie zamieniać, tutaj tego miejsca nie jakby likwidować. No i teraz jakbym chciała sobie włożyć, jednak mogłam pokazywać to na tym drugim wymiarze, ale dobra. I teraz jak chcę sobie włożyć to do ramki, to oczywiście jak włożę, będzie mi tylko ten tab wystawał, czyli będzie podpisane na przykład rodzina i tu zdjęcie rodzinne. Świetny patent. I tutaj mamy właśnie małe taby, które będą potrzebne do mniejszych tutaj tych ramek. I oczywiście mamy duże taby, które potrzebne są do większych. Moje miejsce, tylko ja i natura, idealny czas. Zapytajcie tutaj o napisy, musicie pytać już Darię, czy to są napisy, że tak powiem, custom, czyli dla Was szykowane bezpośrednio, czy one są już ustalone z góry. Uwielbiam to. Tu i teraz, tylko my i natura, to było nas dwoje, idealne miejsce. Więc tutaj są takie proste, z tym prostym wykończeniem, tak jak na przykład tutaj do tego kremowego. O, tutaj prostego. Nie kremowego, tylko, Boże, kraftowego. Ale są też z wykończeniem właśnie takim pod te tutaj czarne. Ja mam akurat tutaj bez napisów, no bo wiadomo, czarny na czarnym, trzeba by było jakiś inny kolor albo coś pozłacane, więc nie wiem, czy tutaj będą w ogóle napisy na tej możliwe na tym. Ale mamy po pierwsze same taby, takie malutkie, czyli możemy do swoich mat po prostu przyczepiać taby takiego kształtu. Mamy taby już w tym kształcie,
przygotowane, które tutaj mogą się znaleźć. Wiadomo, że to jest tutaj tab jest już gotowy, ale tu chodzi o taby do kart dodatkowych. Tutaj jest tego dość sporo. I tu są, podejrzewam, takie, jak kiedyś widzieliśmy w sklepce Sori, jak takie haczyki, tak mi się wydaje, albo do tagów. Dajcie znać, co myślicie. Ja specjalnie też nie pytam, słuchajcie, o wszystko Darię, bo czasem jest tak, że jak my coś widzimy, to sami znajdujemy dla tego zastosowanie i okazuje się, że one były przygotowane, żeby na przykład służyć czemuś tam, czyli na przykład są takimi właśnie malutkimi tabami do jakichś tagów, a może się okazać, że będziecie mieli na to więcej pomysłów, także czekam na Wasze pomysły w komentarzu, do czego byście użyli takich właśnie końcówek. No i oczywiście tutaj mam jeszcze duże taby, tylko akurat nie do koloru czarnego. Ja będę robiła tą pracę z kraftu, jako że mam tę kraftową bazę. Podejrzewam, że wszystko to będzie w tych wszystkich kolorach, czyli myślę, że będzie wykończenie tego typu, będzie można zrobić, kupić czy dostać, no kupić, wykończenie tego typu do czarnych i tego typu do... inaczej, takie wykończenie będzie do kraftu i tak samo proste do kraftu, czyli jakby on, tutaj są dwie możliwości pokazane. No i znowu tutaj mamy tylko do naklejenia, czyli nie podwójne takie jak tutaj mieliśmy, tylko po prostu same do naklejenia, czyli tak naprawdę, szczerze mówiąc, tutaj to widzicie, ja dopiero teraz otwieram, to dopiero teraz się dopiero skapnęłam. Czyli to jest tab, który używacie do swoich własnych, stworzonych przez siebie mat. A tutaj to jest właśnie po to, żeby przykleić tutaj na tą już stworzoną, bo bez sensu jest dublować. No teraz tak, teraz to ma sens. Ale tak jak mówię, ja tego wcześniej nie oglądałam, pierwszy raz to widzę teraz, więc musicie wybaczyć. Także tutaj są po prostu naklejki do samych tych. A te to są jakby dodatkowe, które możecie do swoich kart prostych, jak nie macie na przykład możliwości wykończenia w ten sposób. I tutaj też są rodzina, kocham, czyli podobne napisy. I tutaj mamy też pozwiedzajmy partner zbrodni, fajne. Tylko my, to co kocham, tu i teraz, teraz na zawsze, tu odpoczywam. Nas dwoje, idealne miejsce, aktywny czas, na zawsze, idealny czas. Także bardzo fajne rozwiązania, też mi tego brakowało na rynku, więc ja lubię bardzo półprodukty, bo to mi bardzo usprawnia pracę, zwłaszcza jak robicie, słuchajcie, albumy na zamówienie, no to to jest po prostu super temat do usprawniania sobie pracy. Także tu mam jeszcze w białym kolorze to samo i to samo mam właśnie w krafcie. I dodatkowo, słuchajcie, takie są duże piny, bardzo fajne do... segregowania swoich koronek, tasiemek, duże, czyli może szeroka taśma, może być kilka, bardzo fajne. I sztywne, myślę, że to jest taka milimetrowa tekturka, może troszkę mniej, bo to jest jakiś chyba recykling, mi się wydaje, tak przynajmniej czuć, ale myślę, że wystarczająco grube, żeby sobie użyć. Także serdecznie Was zapraszam do kontaktu z Darią. Tutaj mam jeszcze te białe i te naklejane. No i cóż, ja się zabieram za pracę, zaraz sobie posklejam. A, no bazę Wam jeszcze nie pokazałam. Dobra, teraz pokażę Wam tą bazę. Ja już chciałam się żegnać, bo ja już tą bazę obczaiłam wcześniej. Już o niej zapomniałam, już chciałam sobie zabierać się za pracę, ale już Wam pokazuję, co to za baza. Dobra, tak wygląda, słuchajcie, baza. Ja ją troszeczkę sobie już tutaj poskładałam, bo byłam ciekawa, jak to jest do poskładania. Za nią skleję i pokażę Wam, jak ona wygląda już sklejona, a potem sobie ją ozdobię. Zobaczcie, tutaj tak wygląda jeden tych elementów, ma trzy skory i składamy to w ten sposób, że tutaj sobie wypuszczamy ten jeden, taki tworzymy taką łódeczkę i następną też tworzymy łódeczkę i sklejamy je ze sobą. O, tutaj tym jednym kawałkiem, czyli tutaj tym jednym tak, żeby było, stworzyło taki, taką tutaj bazę. O, i lecimy tutaj dalej, sklejamy. I tutaj w tej bazie ja mam tych kart 5, nie 6, nie 5, dobrze, 5, co nam tworzy po złożeniu, tu będzie jedna karta, tu będzie druga karta, tu będzie trzecia. Może tu się zrobić w nich jakieś tam dziury, że tak powiem, żeby tam coś wsadzić, ale ja nie będę tego robić. Tu będzie czwarta, tu będzie piąta.
No i tak, i do przodu i do tyłu będziemy już doklejali naszą okładkę, która tylna okładka, tu mamy taki sztywny element. I teraz nie będziemy raczej tego doklejali, bo teraz jak tkaczek to będzie tutaj przyczepione, tu będzie grzbiet przyczepiony, podejrzewam jakimiś kawałkami papieru, tutaj będzie trzeba to przyczepić. I tu jak to dokleję, no to to będą luźne strony, czyli będzie jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, sześć. Tutaj będą ścianki, jakby boki. Zobaczcie, o, w ten sposób. I na górę przyjdą te, do tych ścianek, do tych boków takie, o, drzwi. Słuchajcie, ja zabieram się za pracę, bo bardzo jestem ciekawa, jak ta baza już będzie posklejana, oklejona. Ja ją posklejam. Ja ją okleję papierem, podejrzewam, jak mi wybiorę sobie jakąś kolekcję. No i później będę chciała ją sobie poozdabiać. Zobaczymy, tak jak mówię, jak mi to wyjdzie dzisiaj, czy uda mi się nagrać coś z tego ozdabiania, czy nie. Ale na pewno zobaczycie efekt końcowy. Także ja zabieram się do pracy, a Was serdecznie zapraszam do kontaktu z Darią. Tak jak mówię, wrzućcie jakieś komentarze, co myślicie, czy jesteście gotowi na taki towar, że tak powiem, na rynku, czy bylibyście zainteresowani. Jeśli tak, wrzucajcie lajki. No i oczywiście subujcie kanał, żeby dowiadywać się o nowościach na kanale, które się będą pojawiały teraz, mam nadzieję, częściej. Także serdecznie Was pozdrawiam i zabieram się do pracy. Ok, trochę podziałałam i zobaczcie, co udało mi się już stworzyć. Wybrałam kolekcję Alicji w Krainie Czarów od Stamperii. Nie pokażę Wam okładki, bo okładka jest tutaj. Może jak ktoś kojarzy, to jest tu. Słuchajcie, na razie mam po prostu bazę wykończoną. Tutaj będę miała oklejone tutaj te prawe strony, z lewej strony będę tworzyła jakieś tam kompozycje i takie inne rzeczy, bo kolekcja jest dość ograniczona, więc tutaj musiałam się pilnować, żeby za dużo papierów nie wykorzystać. Tutaj, jak zauważycie, będzie jakiś grubszy element, może jakaś duża koperta, albo jakiś, nie wiem, coś tutaj będzie takiego grubszego, bo to jest troszkę więcej miejsca. Ponieważ uszczupliłam trochę ilość kart, było 6, a ja zbiłam 4, bo mówię, kolekcja jest mała, więc nie chciałam przegiąć. Tutaj, słuchajcie, kombinowałam, jak zawinąć tutaj ten cały, żeby ładnie było zawinięte. Już teraz wiem, jak to się robi, a jak się nie robi, jak widać tutaj małe takie błędy są widoczne, ale spokojnie jakoś tam sobie przykryję, potem podmaluję czy coś. Także słuchajcie, tak to mniej więcej wygląda. Fajnie, bo te strony są też, tak jakby można powiedzieć, lekko się też łamią, tak jak widać tutaj, nie są płaskie i fajnie się kładą. Także, no cóż, ja na razie się z Wami żegnam. Zaczęłam projekt i zobaczymy, może uda mi się nagrać część, jak tutaj tworzę. Na pewno pochwalę się efektem końcowym. A dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was serdecznie do kontaktu z Darią. I oczywiście zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania, wspierania kanału na wszystkie możliwe sposoby. I dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Pa!